wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, tu Paweł Kobak. 1 października Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie rozpoczął 13 rok swojej działalności. Jest to jedyna zagraniczna filia uczelni wyższych Rzeczypospolitej Polskiej i jedyna filia uczelni zagranicznej na Litwie. Rok akademicki 2019-2020 filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie spotyka z nowym kierownikiem. Jest to dyrektor filii, doktor habilitowany Adam Doliwa, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Pan profesor uprzejmie zgodził się wystąpić w audycji Rozmowa Dnia Radia Wilno. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się, bardzo mi miło. Uniwersytet rozpoczął działalność na Litwie w 2007 roku. Jak wygląda działalność filii Uniwersytetu Białostockiego? Jakie kierunki oferujecie obecnie? Nasza filia działa jako Wydział Ekonomiczno-Informatyczny i jeśli chodzi o kierunki nauczania, profile kształcenia, jakie oferujemy naszym studentom, to są trzy takie kierunki. Oferujemy, prowadzimy studia na kierunku ekonomia, na kierunku informatyka i na kierunku europeistyka. Jeśli chodzi o ekonomię, to prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia, a więc licencjackie, jakie to są studia? Licencjackie i magisterskie. Bakalarskie i magisterskie. Tak. Natomiast jeśli chodzi o te dwa pozostałe kierunki, informatykę i europeistykę, to są studia pierwszego stopnia, licencjackie, no, według naszej nomenklatury, naszego standardu nauczania. A europeistyka, jaki to kierunek? No to jest taki kierunek, który w swoim programie niesie takie treści. Bo ekonomika i informatyka dla mnie to jest zrozumiałe. Jasne, a europeistyka? No my chcemy... Można stać się europejskim człowiekiem po studiach? No to jest bardzo trudne pytanie rzeczywiście, bo to jest taki kierunek, taki profil nauczania, który ma w sobie zarówno treści z zakresu różnego rodzaju polityki europejskiej, treści o charakterze czy sięgające do prawa europejskiego. No więc tutaj nasz cel to jest wyposażenie absolwentów tego kierunku w kompetencje pozwalające im funkcjonować jako urzędnicy europejscy, funkcjonować jako osoby profesjonalnie obsługujące różnego rodzaju konkursy, fundusze europejskie. No chodzi nam głównie o to, żeby oni uzyskali pakiet takiej wiedzy o Unii Europejskiej, o jej strukturach, o instytucjach, no, na przykład takich jak Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po co jest Parlament Europejski, na ile Unia Europejska jest tworem demokratycznym. No, to jest ta pierwsza taka warstwa, taka sfera nauczania, więc chcemy wyposażyć studentów w znajomość tego, czym jest Unia, jakie stoją przed nią wyzwania, jaka jest jej przyszłość, jak jest ona zorganizowana, jak działa. A do tego ten drugi taki filar nauczania, no to są te wszystkie polityki społeczne, gospodarcze, które są taką płaszczyzną współpracy państw członkowskich. No chcielibyśmy, żeby tutaj nasi studenci byli osobami, nasi absolwenci wyposażonymi właśnie w tego typu wiedzę na temat organizacji, podstaw i celów działania Unii jako pewnego tworu, plus cała treść, te wszystkie polityki, z których korzystać, czerpać korzyści mogą i obywatele, i ich organizacje, samorządy, państwa członkowskie. Krótko mówiąc, jeśli fundamentem Unii Europejskiej jest zasada pomocniczości, która mówi nam, że świadomy, obywatelski Europejczyk najpierw sam powinien zadbać o swoje sprawy, jeśli sobie nie radzi, to powinien tworzyć jakieś organizacje. Jeśli te organizacje sobie nie radzą, to samorząd powinien pomagać. Jeśli samorząd nie daje rady, to państwo. Jeśli państwo nie daje rady, to cała wspólnota europejska. To jest taka myśl, którą my tutaj chcemy na tym kierunku studentom przekazać. Inicjatywa, poczucie odpowiedzialności na poziomie pojedynczego człowieka jest ważne, ale działanie w zespole, poczynając od organizacji małej, przez gminę, państwo, całą Unię. Myślę, że taka jest idea i taki jest przekaz tego naszego kierunku studiów. Ile kosztują studia? Bo ja wiem, że na uniwersytecie istnieją stypendia dla osób celujących i studentów z niezamożnych rodzin. No tak. No więc nasi studenci tutaj uiszczają taką roczną opłatę na poziomie około 400 euro.
Natomiast dla najlepszych studentów tutaj mamy pełne wsparcie, które w 100% no, im te pieniądze pozwala odzyskać. Z tym, że to jest wsparcie dla studentów z najlepszymi wynikami w nauce. I to jest zarówno wsparcie takie zewnętrzne ze strony tutaj administracji państwowej litewskiej. Co roku nasi studenci najlepsi za pośrednictwem tutaj administracji wydziałowej składają wnioski o refundację, o zwrot kosztów studiowania, rocznego kosztu studiowania, i ci najlepsi taki zwrot otrzymują. Natomiast no, na uniwersytecie i w różnych instytucjach wspierających naukę no, są możliwości aplikowania o stypendia rektora, o różnego rodzaju stypendia fundowane przez instytucje w Polsce, których celem działania jest wspieranie Polaków poza granicami. Mamy taką organizację jak Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która również funduje stypendia. No, dodam, że od tego roku studenci w filii objęci są także programem stypendiów socjalnych, które funkcjonują w Uniwersytecie w Białymstoku. I też właśnie w tej chwili mamy taki moment, że przyjmujemy te wnioski, będziemy ubiegać się w interesie naszych studentów, żeby ci niezamożni też otrzymywali takie wsparcie. No dodam też, że tutaj ja zawsze, moja poprzedniczka, kiedy sytuacja życiowa studenta konkretnego, indywidualna jest taka, że trzeba udzielić mu wsparcia, no to podejmujemy takie decyzje, żeby no tam rozłożyć na raty, zmniejszyć, umorzyć tego typu opłaty. Z kim współpracuje Uniwersytet Białostocki? Na poziomie filii. Na poziomie filii. Z jakimi uczelniami, z jakimi zakładami, z jakimi urzędami? Bo studentowi też trzeba pomóc i pracę znaleźć. Może. Tak. No rzeczywiście, ta dzisiejszy uniwersytet to jest jakby kontakt ze studentem nie tylko w czasie studiów, ale także coś, co my nazywamy w Polsce monitorowanie losu studenta. To znaczy no, trzeba mu pokazywać w czasie studiów, gdzie tej pracy szukać, jak poza wiedzą teoretyczną zdobywać kompetencje zawodowe w czasie studiów. No więc no ja jako osoba od października odpowiedzialna za filię już w tym zakresie pewne inicjatywy podjąłem. My w tej chwili mamy takie możliwości, żeby nasi studenci, i to są podmioty, z którymi współpracujemy, odbywali praktyki zawodowe. Po pierwsze w spółce Orlen Lietuva, tutaj mamy z Orlenem współpracę, umowę o współpracy, bardzo sobie cenię tę pomoc, to wsparcie. Jedna z naszych studentek w zeszłym roku odbyła 2-miesięczną płatną praktykę w rafinerii w Morzejkach. Tutaj no, Orlen Lietuva szuka po prostu pracowników, chętnie by no, wyłowił najlepszych, utalentowanych, ich przeszkolił odpłatnie i docelowo mogliby uzyskać pracę. Natomiast poza tym, jeśli chodzi o biznes, to tutaj to jest nasz najważniejszy partner, ale także współpracujemy może jako uczelnia w ramach programów różnych wymiany akademickiej, takich jak Erasmus+, tam Erasmus K170, jesteśmy jako uczelnia, mamy umowy z różnymi partnerami zagranicznymi, to są kraje europejskie, ze środkowej, zachodniej Europy, i oferujemy możliwość wyjazdów naszym studentom na Słowację, do Grecji, do Portugalii. No trzeba tylko chcieć, trzeba uświadomić młodzieży, że jest taka możliwość, że trzeba złożyć wnioski. No i znajomość języków. Znajomość języków jest podstawowa. Jeśli chodzi o znajomość języków, no wiadomo, że teraz angielski to jest język taki, bez którego nie da się we współczesnym świecie funkcjonować. I mam taką od razu nowość dla naszych studentów, bo oni o tym nie wiedzą jeszcze. Ja jako nowy tutaj dziekan wydziału, dyrektor filii, nawiązałem kontakt z amerykańskim uniwersytetem stanowym w stanie Connecticut. Ta uczelnia nazywa się Quinnipiac University. To jest szkoła biznesu, to jest taki ekonomiczny uniwersytet. I Amerykanie są bardzo zainteresowani kontaktem z młodzieżą polską, która mieszka na wschodzie. Jestem umówiony z przedstawicielem tej uczelni. Mam spotkanie w styczniu w Polsce. Mamy tutaj już ze sobą pewien kontakt, ustalone takie, powiedzmy, warunki współpracy, coś na kształt projektu listu intencyjnego, i chcę ten list intencyjny podpisać w styczniu, i w ramach tej współpracy będą możliwe krótkoterminowe 4-8 tygodni stażowe pobyty naszych studentów z Wilna,
w amerykańskim Uniwersytecie Quinnipiac. No, szukamy tutaj wsparcia finansowego. Rozmawiałem o tym dzisiaj z panią ambasador. Tutaj kontakty i uprzejmość pani ambasador, myślę, mogą wiele zdziałać. W planie są rozmowy z LOT-em, z naszą spółką przewoźnikiem lotniczym, żeby jakieś wsparcie na przykład w zakresie finansowania przelotów do Stanów Zjednoczonych. Więc to jest na etapie na razie projektu, ale myślę, że tu poza tą współpracą europejską otwiera się taka możliwość wyjazdów stażowych, takich, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje amerykańska uczelnia, amerykańskie społeczeństwo, amerykański biznes, 2 studentów rocznie. To jest konkret, który ja no, w tej chwili przywożę. Oczywiście znajomość języka to jest fundament, jest podstawa. No myślę, że jeszcze tutaj mam, zdaję sobie sprawę, jak jest wiele organizacji życzliwych filii. Chcę rozmawiać z różnymi podmiotami. Wiem, że dzisiaj w ramach Wileńskiej Akademii Biznesu będzie możliwość porozmawiać na przykład z Forum Przedsiębiorców Polskich Korona. Myślę, że to zrzeszenie polskich przedsiębiorców tutaj na Litwie, w Wilnie, w okolicach funkcjonujących też może zaoferować różnego rodzaju praktyki. Mamy też kontakty i umowy o współpracę z samorządami. Myślę, że praktyki w merostwach, w samorządach, to też jest bardzo cenna rzecz. To chciałbym bardzo mocno zaktywizować studentów w tym zakresie. No, na ten moment chyba to są najważniejsze informacje. 19 milionów złotych. Tyle wyniesie dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski na rozbudowę siedziby dla Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie. Umowę w tej sprawie 14 marca bieżącego roku podpisali Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz profesor Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu Białostockiego. Potrzeba wam było własnego, odpowiedniego do potrzeb filii budynku. Bez dwóch zdań. Pełna, stuprocentowa zgoda. Nie macie własnego. Nie mamy własnego budynku. 13 lat. 13 lat. Funkcjonujemy tutaj najmując pomieszczenia od zewnętrznego, prywatnego podmiotu. Wiadomo, koszty najmu w Wilnie są bardzo wysokie, to nas obciąża, nasz budżet. No tutaj trzeba powiedzieć to przy tej okazji, tej inwestycji, że funkcjonowanie filii wileńskiej jest ogromnym ciężarem finansowym dla uniwersytetu. Działalność filii jest finansowana ze środków własnych uczelni. Tutaj oczywiście wielkie ukłony pod adresem pana wicepremiera rządu polskiego, który zechciał ten projekt inwestycji wesprzeć. Ale jednak ta dawka finansowa pokazuje, że nie zamierza Polska odwrócić się od Wilna. Ja mam nadzieję i głęboko w to wierzę. Głęboko w to wierzę i bardzo mocno o to proszę i apeluję. Ta inwestycja jest ważna choćby z tego punktu widzenia. W moim przekonaniu wybudowanie siedziby, to nawet nie jest istotne, w którym miejscu, ale wybudowanie, poniesienie takiego kosztu, takiej potężnej inwestycji na trwale zakorzeni Polski Uniwersytet w Wilnie. Więc myślę, że z tego takiego strategicznego punktu widzenia sprawa nowej siedziby dla filii mojego uniwersytetu jest niezwykle ważna. Ma szersze znaczenie, o wiele szersze. Absolutnie szersze. Nie chodzi tutaj tylko o komfort funkcjonowania administracji, studentów, pracowników, naszych partnerów zewnętrznych. Tutaj to ta siedziba ma znaczenie absolutnie szersze, jest tutaj, no jest pierwszoplanowa. Mogę powiedzieć od razu o dobrej wiadomości. W ostatni piątek, 22 listopada, dopełniliśmy wszelkich ostatnich formalności, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Kolejny krok przed nami to jest ogłoszenie przetargu, co, jak zapewniają mnie służby w rektoracie odpowiedzialne za inwestycje, będzie miało miejsce w grudniu. Więc ogłaszamy przetarg, mam nadzieję, wyłaniamy wykonawcę i na początku przyszłego roku rozpoczynamy budowę. Więc to jest dobra wiadomość, chociaż no, pytanie, czy tych pieniędzy starczy? Mówiąc szczerze i o tym cały czas rozmawiam z panią ambasador, która też przecież wspominała 1 października na inauguracji. Utkwiły mi w pamięci jej słowa, słowa pani ambasador, że Rzeczpospolita o Polakach na Litwie pamięta i jako dowód urzeczywistnienie tej pamięci przywołała
to wsparcie w postaci kwoty, o której pan wspomniał ze strony rządu polskiego, mam nadzieję, że to jest tylko początek wsparcia i w razie gdyby była potrzeba, gdyby ta inwestycja jednak wymagała większego wsparcia, to mam nadzieję, że nasz rząd polski będzie tutaj otwarty i będzie nas wspierał. Panie profesorze, jest pan absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Białostockiego. Jest pan związany z tą uczelnią ponad 20 lat. Proszę opowiedzieć naszym słuchaczom krótko o sobie. Podobno jest pan dobry w prawie cywilnym. Bardzo dobry. Bardzo dziękuję. Tak, to prawda. Jestem obecnie pracownikiem uniwersytetu, ale jestem też tej uczelni wychowankiem, absolwentem. Ukończyłem Wydział Prawa. No, mogę pochwalić się, że z wyróżnieniem w 97 roku no, mój mistrz, mój wychowawca, promotor mojej pracy magisterskiej, profesor Prutis, zaproponował mi pracę, asystenturę. No i do 2017 roku pod skrzydłami profesora na uczelni funkcjonowałem kolejne szczeble awansów, no powiedzmy kariery zawodowej, pod jego patronatem i opieką przechodziłem. Obecnie profesor jest od 2 lat na emeryturze. No więc w 2001 roku obroniłem doktorat pod opieką, promocją profesora Prutisa. To jest też moment dla mnie ważny, bo recenzentem mojej rozprawy doktorskiej był profesor Andrzej Stelmachowski. Przez lata miałem okazję profesora podpatrywać, bywać na konferencjach z udziałem profesora Stelmachowskiego. W 2002 roku w Katedrze Prawa Cywilnego uzyskałem stanowisko adiunkta. No potem troszkę czasu mi zajęło, że tak powiem, osiągnięcie kolejnego szczebla, bo sprawy rodzinne, dzieci i tak dalej, wiadomo. W 2013 roku to był rok, kiedy miała miejsce, no miałem kolokwium habilitacyjne, uzyskałem stopień doktora habilitowanego. 2 lata później stanowisko profesora nadzwyczajnego. Obecnie kieruję na Wydziale Prawa Zakładem Prawa Cywilnego, no i zajmuję się takim, jak to mawiał profesor Stelmachowski, prawem majątkowym dnia codziennego, takim, z którym się na co dzień nie w pełni świadomie każdy z nas spotyka. Codziennie zawieramy umowę, toczymy jakieś spory z sąsiadami o to, że jeden drugiemu przeszkadza w spokojnym funkcjonowaniu we własnym mieszkaniu. No to jest prawo cywilne, to jest takie majątkowe prawo dnia codziennego, które gdzieś tam rozpoczyna się od dnia narodzin, bo powstają tam prawa, obowiązki rodzicielskie, władza rodzicielska, opieka, potem gdzieś jest, zawieram jakieś umowy, aż się to wszystko kończy śmiercią i uporządkowaniem spraw majątkowych po śmierci człowieka, czyli od prawa takiego osobowego przez prawo majątkowe związane z własnością, umowami, po dziedziczenie. To są zagadnienia prawne, którymi ja się na co dzień zajmuję. Natomiast no, los chciał, że tutaj powierzył mi rektor misję wileńską, więc teraz od tego prawa bliżej mi do spraw Polaków na Litwie życiowych, do nauczania studentów ekonomii, europeistyki, informatyki. No, taka jest moja droga przez całe życie związana z uniwersytetem. Ostatnie pytanie, panie profesorze. Nie jest ono najprzyjemniejsze, ale muszę je zadać, bo ludzie chcą jasności w tej sprawie. A o tej sprawie jest głośno, bo trafiła do mass mediów. Na początku tego roku akademickiego z uniwersytetu został zwolniony dyscyplinarnie doktor habilitowany Jarosław Wolkanowski. Osoba zasłużona i związana nierozerwalnie z tworzeniem tej oto filii. A zwolniony został podobno za publiczną krytykę niektórych działań władz uczelni, między innymi za szkolenie studentów i wykładowców w Rosji. Jak z tym jest naprawdę, panie doktorze? No jak z tym jest naprawdę, to pewnie każdy musi sobie wyrobić zdanie. Natomiast ewidentnie są tutaj dwie strony sporu i każdy przedstawia swoją rację. Ja profesora Wołkonowskiego znam od dawna, od lat. Profesor Wołkonowski pracował na Wydziale Prawa przez kilka lat i osobiście z profesorem mam bardzo dobre kontakty. Cenię go i szanuję. To jest niezwykle uprzejmy, zdaję sobie sprawę, także zasłużony człowiek. Natomiast prawdą jest, bo tutaj chciałbym pewne obiektywne fakty
ustalić. Prawdą jest, że profesor został zwolniony z uczelni. Po drugie, chcę powiedzieć, że to jest decyzja rektora. Więc tutaj jakby strony pewnego stosunku pracy... To są zarzuty wobec pana, panie doktorze. Tak, ale ja też chcę powiedzieć, ja nie jestem stroną tego sporu. To znaczy władze filii nie są stroną tego sporu. To jest spór na linii pracownik-pracodawca, czyli profesor i rektor. Natomiast jaka jest podstawa, jakie są szczegóły, ja w zasadzie o tym mówić nie mogę, dlatego że no, strony są tutaj w sporze już sądowym. Bo wiadomo mi, że no, pracownik ma do tego prawo, wniósł pozew o przywrócenie do pracy i sąd będzie rozstrzygał, kto ma rację. Natomiast ja powiem tak, rozmawiałem z profesorem Wołkonowskim o tym, rozmawialiśmy, każdy z nas przedstawił swoje racje. Ja uważam, że wypowiedzi, które miały miejsce tuż po inauguracji roku akademickiego, w październiku, na początku października, wypowiedzi prasowe profesora, no były dla, z mojego punktu widzenia, dla uczelni, dla filii, krzywdzące. Były krzywdzące i były nieobiektywne, natomiast no, tutaj profesor stwierdził, że nim kierowała chęć i troska o filię. Inaczej te wypowiedzi ocenił, odebrały władze uczelni, czego konsekwencją było to zwolnienie. Sądzę, że szereg innych działań tutaj pracownika wpłynęło także na taką decyzję rektora. To na pewno nie chodziło o te wypowiedzi tylko, ale no nie mogę o tym mówić, bo po pierwsze nie jestem w to wtajemniczony, po drugie no nie mogę wchodzić w kompetencje zarządcze rektora. Wiem, że zresztą o tym rozmawiałem z profesorem. Profesor tutaj zarzucał, że błędem jest ta współpraca z uczelniami rosyjskimi. Ja oczywiście jestem w stanie zrozumieć, że ten kontekst, powiedzmy tutaj litewski, nasz wspólny, litewsko-polski, trzeba było brać pod uwagę. Natomiast no, proszę zrozumieć, z perspektywy uniwersytetu, który jest jednostką naukową, całkowicie apolityczną, no, prawda jest taka, że nie ma znaczenia, z kim my, z przedstawicielem jakiego państwa my współpracujemy. To były, czy są umowy podpisane na poziomie uczelni, z uczelnią tam w Królewcu, w Smoleńsku. My mamy podpisane umowy o współpracy, jako Uniwersytet w Białymstoku, z uczelniami w Portugalii, Słowacji, Szkocji, Grecji i tak dalej, i tak dalej. To nie jest współpraca z rządem, to jest współpraca z uczonymi. Więc wydaje mi się, że te zarzuty o to, że w ogóle taka współpraca ma miejsce, są całkowicie chybione, bezpodstawne. Natomiast powiem otwarcie, ja rozumiem ten kontekst. I ja powiedziałem, podjąłem już decyzję, żeby tej współpracy z uczelniami rosyjskimi poniechać, zaniechać tej współpracy. Natomiast wydaje mi się, że jest sensowne takie nauczanie naszych studentów, pokazywanie im pewnych wartości, pewnej kultury zachodnioeuropejskiej i z powodów takich, powiedzmy, pragmatycznych, a nie jakichś politycznych, chciałbym tych studentów skierować na zachód. Ale wydaje mi się, że te zarzuty o to, że tutaj była jakaś współpraca, no są całkowicie chybione. Nie wiem, czy to jest jakieś zagrożenie. My z naszego punktu widzenia jako uniwersytetu, to jest normalna robota akademicka. Jeśli profesor informatyk z uczelni z Rosji ma coś sensownego do powiedzenia o informatyce, no to dla mnie to nie jest żadne zagrożenie. Ale rozumiem te obawy, rozumiem ten kontekst taki, powiedzmy, geopolityczny. Ja się z tej współpracy wycofuję w tej chwili. Sąd rozstrzygnie tę sprawę i mam nadzieję, że będą wzięte pod uwagę racje wszelkie. I tyle, sąd zdecyduje. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia Radia Wilno mówiliśmy z nowym kierownikiem filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, doktorem habilitowanym panem Adamem Doliwą. Do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.